trzeba to traktować jako przyjemność i zabawę, a nie żeby nam wypełniało to cały dzień i tym żyć. Myślę, że sam po sobie to widzę, że lepsze sukcesy są, kiedy traktujemy to jako zabawę, a nie chęć zarobku, jak niektórzy się tutaj mocno koncentrują. Patrzę, jaka jest oferta na najbliższe dni. Jak mnie któraś pozycja zainteresuje, to sprawdzę sobie w internecie, jaki jest bilans między tymi drużynami wygranych i przegranych, na czyją korzyść, no i kto, które miejsce zajmuje w tabeli, i bardziej się tym kieruję po prostu, a nie, że obczytywanie gazet sportowych i tak dalej. Nie mam do końca czasu na to. Nie lubię za bardzo się tam rozdrabniać, właśnie głowy sobie zaprzątać różnymi, nie wiem, ilościami bramek, żółtych kartek, fauli i tak dalej. Gram raczej prostą metodą po prostu, czyli jedynka, dwójka. Czasami podpieram to remisem, ale nie rozdrabniam się w jakieś takie już tam kombinowanie i szukanie w tych różnych opcjach.